Witam Was po raz kolejny na moim kanale, już w nowym roku 2024. No oczywiście życzę Wam w tym nowym roku zdrowia, szczęścia, a przede wszystkim bezpieczeństwa, bo czasy są jakie są, więc bezpieczeństwo w tych czasach jest bardzo ważne. Przejdźmy do tematu. Wzmożonych włamań świątecznych i noworocznych w zasadzie mamy już za sobą. Ludzie wrócili do domu, no te klocki, które tam się wydarzyły podczas tego czasu, no już powychodziły. No i dało mi to pomysł na film, żeby zrobić kolejny odcinek, ponieważ no 90%, myślę, że spokojnie, sytuacji, które miały miejsce, gdzie robiłem jakieś naprawy powłamaniowe, no odbywało się praktycznie w ten sam sposób. No, pomijając takie fakty, że no nie wiem, gdzieś tam ktoś okno wyważył, bądź drzwi wyważył, bo mieli na tyle możliwości, że mogli to spokojnie robić głośno, że tak powiem. Natomiast wszystkie takie zdarzenia w bloku, szybkie wejścia, szybkie włamania tak zwane, odbywały się właściwie systematycznie w ten sam sposób i postanowiłem zrobić o ten odcinek. Zresztą ja już nie raz o tym trąbiłem na swoim kanale, ale no jakoś nie trafia to do ludzi, więc zrobię po prostu o tym odcinek i sami zobaczycie, jakie to jest po prostu banalne i jak łatwo można zabezpieczyć się, żeby było po prostu bezpiecznie. Mało tego, nawet obserwujący ten kanał, również dostałem kilka informacji, że do takiego włamania u nich doszło. Niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, że oczywiście, że tak było, ale no gdybyście Państwo wyciągali jakieś wnioski, o których trąbię od jakiegoś czasu, być może byście uniknęli tych włamań. No na pytania, jak do tego doszło, no nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, bo nie wiem, jakie to były zamki, jakie to były okoliczności, więc ciężko mi powiedzieć, ale no przykro mi, po prostu jest przykro mi. Wyciągajcie wnioski, ja naprawdę nie mówię tego, bo mam taki fan, tylko mówię po to, żebyście byli świadomi i żebyście byli po prostu bezpieczni, no. I albo wyciągacie wnioski, albo jedziecie na ryzyk fizyk. Okej, więc tak, teraz postaram się Wam mniej więcej wytłumaczyć, na czym to, tak łopatologicznie, na czym to polega. Więc tak, no praktycznie wszystkie naprawy, w których uczestniczyłem w tym okresie przedświątecznym, znaczy poświątecznym, przepraszam, dotyczyły wyłamania wkładek, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Na tyle były zamki źle zabezpieczone, że po prostu zostały te zamki powyłamywane i no i po prostu nieproszeni, że tak powiem, towarzysze weszli do mieszkania, tak? Ja w późniejszym etapie pokażę, na czym to polega, ale generalnie polega to na tym, że jest wkładka, jak nie jakieś źle zabezpieczona, czyli po prostu wystaje za dużo jakimś dziadowskim szyldzikiem, jakimś zwykłym, to po prostu wyłamują tę część, dostają się do środka, otwierają zamek. Ja to później pokażę. A teraz przejdźmy do takiej rzeczy bardzo ważnej, bo teraz chcę Wam pokazać dwa rodzaje szyldów, które są rekomendowane przeze mnie, a których nie polecam. Bo to też od szyldów tak naprawdę należy zacząć, bo to jest pierwsza, że tak powiem, pierwszy opór ataku na zamek, tak? Więc odpowiednimi szyldami są duże, masywne szyldy. Ale najważniejsze, żeby była wkładka, która jest w środku i obsługuje zamek, całkowicie osłonięta. Czyli jeśli jest tutaj założony zamek, to ja nie mam dostępu w żaden sposób do tego zamka. Jedynie do czego mam dostęp, to po prostu do otwór na klucz, tak? Że mogę tutaj po prostu tylko klucz włożyć, żeby ten zamek otworzyć. Natomiast cały zamek jest odsłonięty pancerzem. Porządnym to też musi być porządny pancerz. I wtedy no, nawet gorszej jakości wkładka jak jest, no to wtedy ten szyld robi robotę. I teraz występują dwa rodzaje szyldów. Długi tak zwany, czyli taki razem połączony razem z klamką po prostu. Albo szyldy oddzielnie, czyli oddzielnie po prostu klamka i oddzielnie rozetka na dole, przykręcona zawsze śrubami od wewnętrznej strony. Rozeta, która jest przykręcana od zewnątrz, jest nic nie warta. Tak samo dotyczy to szyldów długich, jak i szyldów krótkich. Natomiast to są zwykłe szyldy, których nie polecam, czyli jak wkładka jest po prostu, nawet jak będzie w miarę na równo, to i tak, proszę mi wierzyć, jest dostęp do tej wkładki. Tym bardziej, jeśli szyld jest przykręcany od strony zewnętrznej, można to odkręcić, zdjąć i już wtedy wkładka będzie na tyle wystawała, że będzie można było ją złapać i wyłamać. Są wkładki zabezpieczające przed tym, ale do tego zaraz wrócę. Natomiast na razie wróćmy do tematu szyldów, czyli jak są długie szyldy i wkładka wystaje, a jeszcze nie daj Boże jest
przykręcane od zewnątrz. To jest w ogóle nic nie warte. To jest do drzwi pokojowych się nadaje. Natomiast jak jest oddzielny taki szyldzik założony, też zwykły, najprostsza blaszka, to też zawsze można, o Jezu, to też zawsze można zdjąć tą zaślepkę. I najprawdopodobniej są pod spodem śrubki, które się odkręca, zdejmuje i jest po prostu dostęp do zamka. Czyli wszystkie szyldy, które są przykręcane od zewnątrz, bezpośrednio do drzwi, nic nie warte. Proszę to powymieniać, jeśli macie taką możliwość. A rekomenduję pancerzyki, najlepiej jeszcze jakieś certyfikowane, żeby wkładka była całościowo zasłonięta, cała płaszczyzna zewnętrzna tej wkładki, żeby była osłonięta tylko z otworem na klucz. I żeby była no jeszcze certyfikowana. To też jest dosyć istotne, bo wtedy ona jest też porządna. Teraz przechodzimy do wkładek tak zwanych. To jest bardzo istotny, jak nie najważniejszy element, bo jest ich kilka rodzajów i też chcę o tym powiedzieć. Ja mówiłem to na którymś filmie odporna, chyba nieodporna, na tym filmie mówiłem o tych wkładkach, ale chcę poruszyć jeszcze jeden temat, bo akurat wpadła w moje pazury taka wkładka, która jest nacinana i to też jest rozwiązanie w jakiś sposób, jeśli chodzi o gorszej jakości szyldy i też o tym chcę powiedzieć i wam pokazać, o co chodzi, żebyście mieli tą świadomość. Więc tak, zacznijmy od wkładek zwykłych. No to wiadomo, zwykła, prosta jaloska, czyli ona jest najbardziej newralgiczny punkt tej wkładki, to jest tutaj, właśnie w osi wkręcania śruby. Ona zawsze tutaj pęka, jeśli będzie wystawała po prostu z drzwi kawałek, albo będzie miała założony taki szyld, który można odkręcić. Ona zawsze pęknie w tym miejscu, bo tu jest najsłabszy punkt. No i oczywiście jak pęknie, ja pokażę to później w dalszej części materiału, no to łatwo tym zabierakiem, bo to ten cały zabierak lub zębatka, to zależy jak zamek jest zrobiony, uruchamia cały mechanizm i otwiera dalej drzwi. Czyli to jest akurat jak z jakiegoś hotelu, wkładka mi została stara, gdzie wymieniałem na lepsze, ale chcę pokazać, to jest zwykła wkładka. To jest wkładka na zębatkę, tak pokrótce tylko pokażę, czyli po prostu jest takie same, tylko że w środku jest zębatka, ale to akurat nie ma większego znaczenia. Tutaj jest na przykład wkładka, która jest już odporna na łamanie, czyli ma tutaj zabezpieczony cały ten ćpień, w tym miejscu ta wkładka oczywiście pęknie również, w newralgicznym, ale w związku z tym, że ona jest tutaj i tutaj jeszcze zabezpieczona, to nie będzie czegoś takiego, że jak ona pęknie, to się wyciągnie połówkę, no i będzie można było ten zameczek, znaczy ten zabieraczek otworzyć, przesunąć, tylko ona po prostu pęknie, będzie się wyginała, ale będzie dalej robiła robotę, czyli zabezpieczała resztę zamka, tak? To jest bardzo ważna rzecz, ale i to było na poprzednich filmach, a teraz mówię, chcę powiedzieć o wkładce, o trzecim modelu wkładki, czyli wkładka tak zwana nacinana, czyli ona jest z tej strony, jak i z drugiej strony, ma takie specjalne nacięcia i po prostu nawet gdyby był założony dziadowski szyld na nią, tak, no to innego inaczej nie można nazwać, i nawet gdyby ktoś ją to odkręcił i wyjął i ona będzie tyle wystawała, to nawet jak będzie chciał ją złamać, to proszę mi wierzyć, że ona pęknie w tym miejscu. Nie w tym, w newralgicznym, tylko ona pęknie w tym miejscu i dalej ta część będzie jeszcze chroniła zamek przed otwarciem. To naprawdę robi robotę też, bo jak się odłamie, to, no to wtedy ta wkładka o tyle się robi krótsza i nie ma tak dojścia do reszty tego zamka. I na to też warto zwrócić uwagę przy wymianie zamków. A teraz przejdźmy do tego, jak to działa. I postaram się wam pokazać tak łopatologicznie właśnie, dlaczego jest to tak ważne. Okej, mam nadzieję, że wszystko poustawiałem i się uda pokazać wam to, co bym chciał wam pokazać, więc tak. Jest w tym momencie do zamka włożona zwyczajna wkładka, taka najprostsza. Ta właśnie najmniej bezpieczna teoretycznie. Chcę wam pokazać, jak działa zamek też na początku. Chodzi tam po prostu w środku taki zabieraczek, który po prostu do dołu opuszczę zapadkę, bo to jest akurat zamek semaforowy, ale działanie zamka jest takie same, czy normalny, czy taki, to jest to samo. I teraz tak, o, zamek się otwiera, zamyka, działanie jest cały czas to samo. O, i wyciągamy klucz i tak, i teraz jest powiedzmy zamek zamknięty. Ja teraz to zabezpieczę, żeby to mi się nie uruszało. Mam nadzieję, że nie rozwalę przy tej próbie aparatu, bo będzie wtedy widać.
zabezpieczyłem. I teraz jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Dobra, jest już zabezpieczone, ok. I teraz tak. Tak jak mówiłem, tu jest najbardziej newralgiczny punkt tej wkładki. Jeśli w tym miejscu wkładka pęknie i będzie można było wyciągnąć jedną połówkę, mamy dostęp do zabieraka, którym będzie łatwo otworzyć ten zamek, tak? Czyli tak, zamek jest w tym momencie zamknięty. Zakładamy tu takie urządzenie do łamania wkładki. Trach. Wkładka pękła tutaj oczywiście w tym miejscu, co mówiłem. Teraz zostaje tylko... Gdzie ja mam to urządzenie? Wziąć, wypchnąć drugą część. Pyk. I zamknąć. Otwarty. A teraz pokażę, jak zachowuje się wkładka odporna na łamanie. I tu już jest dosyć znaczna różnica. Ta odporna na łamanie zachowuje się w ten sposób, że mimo tego, że ona pękła w tym newralgicznym miejscu, normalnie powinna się już rozpaść. W dalszym ciągu trzyma i pilnuje zamek. No, to nawet można zobaczyć. Jest już pęknięta, ale nie chce się rozpołowić, może machać. I ona cały czas będzie robiła swoją robotę. Więc niby mała różnica, a jednak znaczna różnica. No i tyle. Mam nadzieję, że zwizualizowałem wam to wszystko na tyle dobrze, że jest to już jasne dla każdego, jak ważnym czynnikiem są właśnie wkładki nieodporne, jak słaby opór stawiają, jeśli chodzi o otwarcie zamka, jaką już samą robotę robią wkładki odporne. Zachęcam też was do obejrzenia filmu odporne, nieodporne wcześniejszego, który nagrałem. Wyciągajcie wnioski. Tak samo te szyldy, które tutaj robią, które pokazywałem, też naprawdę robią robotę. Warto to przemyśleć, warto zastanowić się, czy macie dobrze zabezpieczone drzwi, żeby uniknąć później jakichś nieprzyjemnych sytuacji. No i chyba tyle, co mam do pokazania. A jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz. Ten zamek, który tamten się tak szybko poddał i się po prostu rozpadł, to tak naprawdę ten zamek, w dalszym ciągu kluczem mogę go otwierać i zamykać, ale już wyjąć wkładki nie mogę, bo już jest przełamana, już jest przekoszona, więc już nie mogę wyjąć. Poza tym ten zamek od tego szarpania też uległ po prostu zniszczeniu. Ale chciałem wam to pokazać już tak łopatologicznie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zachęcam was do obserwowania mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. Wiadomo, kciuk w górę, piszcie w komentarzu, chociażby dla zasięgów, że dzięki za film czy coś, nie wiem, albo spadaj nawet, ale piszcie po prostu, żeby to czym więcej osób zobaczy, tym lepiej. I chyba tyle. Dzięki za wszystko. A, jeszcze mam taką nowość, jeśli doceniacie to, co robię i chcielibyście mi jakoś podziękować, to jest tam taki link, postaw mi kawę. Możecie z niego skorzystać, będzie mi niezmiernie miło. To w jakiś sposób będzie mnie wspierało i będzie mi pokazywało, że idę w dobrą stronę i to, co robię, jest słuszne. Trzymajcie się w nowym roku, bądźcie bezpieczni. Na razie, pa.